Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska. Witam państwa. To jest kolejna część naszego programu, w której poruszamy najważniejsze informacje, wydarzenia i komentujemy je specjalnie dla państwa. Przy naszym telefonie dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, pani rektor. Skomentujmy, spróbujmy odnieść się do zatrzymania Jacka K., który usłyszał już zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych postawiła w czwartek białostocka prokuratura byłemu wiceministrowi finansów i byłemu szefowi służby celnej Jackowi K. w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości związanych z rynkiem automatów do gier. Czy spodziewał się pan takiego obrotu spraw, bo rzeczywiście krytyka pod adresem Jacka K. przez lata narastała i krytykowali nie tylko ci, którzy mieli wątpliwości co do ustawy hazardowej, co do afery hazardowej, co do tych automatów do gier, ale także przedsiębiorcy. No, krytyka szła zarówno ze środowiska tego, któremu potencjalne ustawy miały ograniczyć prawo działalności gospodarczej. Z drugiej strony przedsiębiorcy, którzy realnie konkurowali, też nie byli zadowoleni z tych proponowanych rozwiązań. No i co jest również istotne, sama krytyka rozwiązania była podejmowana. No ale minister zawsze przedstawiał rozwiązania dosyć pewnie, z takim pełnym przekonaniem, że proponowane rozwiązania będą bezpieczne, będą skuteczne. I raczej nie był taki skłonny do przyjmowania krytyki, a też nie był skłonny przychylania się co do rozwiązań, które były proponowane alternatywne. Ciężko tutaj mówić, czy faktycznie doszło do jakichkolwiek nadużyć, czy też niedopełnienia obowiązku, bo to musi być całościowo ocenione zarówno przez prokuraturę, jak i przez biegłych ekspertów w tym zakresie. No ale sytuacja była przez wiele lat takim zjawiskiem dyskusyjnym i niepewnym, czyli jakby nie było możliwości potwierdzenia, czy faktycznie te rozwiązania proponowane zabezpieczają rynek, czy chronią państwo jako uczestnika tego procesu, a przede wszystkim zabezpieczają interesy państwa, jeżeli chodzi o ściąganie danin publicznych. No właśnie, przypomnijmy, że ustawa hazardowa, ta, która pojawiła się po wybuchu afery hazardowej w 2009 roku, była przygotowana na prędce, bardzo szybko w Ministerstwie Finansów właśnie po to, aby szybko zareagować na aferę hazardową, ale ważna informacja to także ta, stał za nią oczywiście Jacek K., były wiceminister finansów, to także ta, że już w 2014 roku prokuratura próbowała zająć się tą sprawą i również wtedy postawić zarzuty Jackowi K., ale prokuratura generalna zdecydowała najpierw o przeniesieniu tego śledztwa z Białegostoku do Poznania, potem ta sprawa rozmyła się po kościach. Czy rzeczywiście ktoś w tamtym okresie zarządów PO-PSL czuwał nad tym, aby afera hazardowa A nie była wyjaśniona, B, żeby włos z głowy nie spadł Jackowi K.? No trudno jest ocenić, szczególnie z punktu widzenia ekonomisty, czy doszło tam do takich nieprawidłowości. Na pewno to, na co zwracała pani redaktor uwagę, że reakcja przygotowana na aferę hazardową była szybka, dosyć niedopracowana i de facto pod presją swoistą politycznej atmosfery, która się wytworzyła po ujawnieniu nieprawidłowości związanych właśnie z sektorem hazardowym i z udziałem polityków w kształtowaniu korzyści dla tego sektora, a szczególnie dla pewnej części sektora, czyli takich grup przestępczych, które bardzo czerpały korzyści istotne z rozwiązań ówcześnie istniejących. Zaproponowane rozwiązania miały łagodzić, miały zwalczyć przestępczość i zapewnić, że państwo będzie miało pełną kontrolę nad tym, nad tą sferą działalności gospodarczej. No, podejrzenia prokuratorskie wówczas się pojawiły, że te rozwiązania, które są proponowane, nie do końca zabezpieczają interes państwa, a przypomnijmy, że tu się szacuje, że w wyniku rozwiązań, które zostały wprowadzone, a wręcz tych, których nie wprowadzono, takich, które zabezpieczałyby interes państwa, to państwo straciło około 20 miliardów, więc mówimy o kwotach naprawdę znaczących. Jeżeli okazałoby się, że
rzeczywiście nastąpiło niedopełnienie obowiązku, że rzeczywiście wiceminister nie wprowadził rozwiązań, które były dostępne, a które były niezbędne, żeby ten interes państwa zabezpieczyć, no to na pewno jest to sprawa bardzo dyskusyjna. Dla mnie istotne jest to, że czyli zrozumienie sytuacji, że jedna osoba, jeden wiceminister to nie jest system w państwie, czyli to nie jest tak, że jeden wiceminister może swoje rozwiązanie przeforsować bądź też zablokować jakieś rozwiązania, które by były skuteczne, dlatego że no, decyzję podejmuje jednak szersze grono, czyli Rada Ministrów. Jest tak, że zdarza się, że wiceministrowie proponują jakieś rozwiązanie i to jest blokowane, bądź też próbują przedstawić rozwiązanie negatywne i to też również jest w jakiś sposób blokowane. Pytanie oczywiście pojawia się, kto uczestniczył w kształtowaniu takiej decyzji związanej z konkretnym rozwiązaniem, które ostatecznie dla rynku było dostępne i czy takie tworzenie prawa było transparentne, czyste, czy ono faktycznie zabezpieczało interes państwa jako ten interes nadrzędny i wykorzystano ówcześnie znane wszystkie środki w taki sposób, żeby to właśnie wszelką przestępczość wyeliminować, a państwo w tym zakresie było bezpieczne. Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, także minister sprawiedliwości, uzasadniając wczoraj zatrzymanie przez CBA właśnie Jacka K., mówił, że pan były wiceminister mógł ulegać naciskom. Jak możemy powiedzieć, oczywiście jako komentatorzy, pan jako ekonomista, znając po prostu mechanizm tego rynku jednorękich bandytów, tak zwanych automatów do gier, możemy stwierdzić, z której strony były te naciski, mogły być te jeżeli naciski. Jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób ten sektor gospodarki został zagrabiony, w cudzysłowie, przez środowiska mafijne i organizacje przestępcze, które czerpały no, niebagatelne korzyści z tego typu działalności, no to jeżeli nacisk rzeczywiście się pojawiał, no to miał swoje źródło w środowisku przestępczym, miałby w środowisku przestępczym swoje źródło, miałby też finansowanie stamtąd, miałby możliwość kształtowania w taki sposób decyzji, które by były korzystne. No w Polsce niestety prawo przez wiele lat tworzone było pod dyktando poszczególnych sektorów i bardzo silnie i ad hoc tworzone organizacje sektorowe przedsiębiorców potrafiły przekonywać władzę do korzystnych dla siebie rozwiązań i zdarzało się, że nawet ministrowie, wiceministrowie przedstawiali propozycję na Radę Ministrów, która wstępnie była akceptowana, bo była korzystna, ale ostatecznie lobbyści potrafili właśnie prezentując interesy określonych sektorów czy organizacji, potrafili zmieniać taką decyzję, co oczywiście było patologią w systemie i trzeba by było zbadać jednoznacznie, tak jak próbuje się teraz rozwikłać sprawę związaną z kształtowaniem decyzji wobec ustawy VAT-owskiej, tak i tutaj. Ta sfera jest niestety w ścisłym kontakcie ze środowiskiem przestępczym, czy tam mamy najwięcej patologii, więc domniemuje się, że mogły istnieć naciski na kształtowanie decyzji. Pytanie, czy minister się temu poddawał, bo to, że naciski były, to zapewne tak, dlatego że dane środowisko czerpiące z tego ogromne korzyści finansowe zabiegało, żeby korzyści dalej czerpać, a nie pozwolić sobie na to, że państwo w jakiś sposób ograniczy te miliardy, które można było zarabiać na tym procederze. A jeżeli poddawał się, no to oczywiście należałoby to zweryfikować i taki minister powinien za taką sytuację ponieść konsekwencje, ale jeżeli nie poddawał się, jeżeli wykonywał swoje działania rzetelnie, to też to powinno zostać ocenione i powinniśmy zastanowić, co spowodowało, że jednak rozwiązania skuteczne i korzystne dla państwa się nie pojawiały przez tyle lat, a de facto każde rozwiązanie było tworzone ad hoc, jakby na kolanie, tylko po to, żeby oczywiście politycznie zaprezentować zdolność teoretyczną państwa do rozwiązywania problemów.
I kolejna kwestia, która pojawia się przy nazwisku, teraz już nie możemy podać pełnego, Jacka K., to różne interpretacje stawek VAT-u. I to ta kwestia spędzała tak naprawdę sens powiek polskim przedsiębiorcom. To ta kwestia była przyczyną tego, że teraz mamy jednolitą interpretację przepisów prawnych, ale wtedy, za czasów PO-PSL, kiedy właśnie za te stawki odpowiada pan Jacek K., była możliwa dwojaka interpretacja tych przepisów podatkowych z 8% VAT-u na 23% VAT-u i te różnice przy interpretacji urzędnika tak naprawdę skarbowego musiał oczywiście pokrywać przedsiębiorca. Sprawa dotyczyła między innymi szaf przesuwnych, między innymi karetek pogotowia, tych naczep na pojazdy ciężarowe, ale także właśnie samych samochodów ciężarowych. Różne interpretacje także na kawę. To takie przykłady, które pamiętam w tej chwili, ale rzeczywiście one spędzały sens powiek przedsiębiorcom. Dlaczego Jacek K. mógł walczyć o tę różną interpretację? No, zakładam, że intencja była pozytywna, bo ciężko z góry założyć, że mamy wiceministra, czy też ministrów w kraju, którzy działają na szkodę państwa, czy na szkodę uczestników rynku, ale w rzeczywistości efekt był taki, że to szkodziło rynkowi, że dochodziło do czegoś, co ja nazywam selektywnością wynikającą z władztwa dyskrecjonalnego, to jest tak ekonomicznie się nazywa, czyli sytuacją właśnie, w której poszczególny uczestnik rynku dostawał interpretację albo korzystną, albo niekorzystną, która skutkowała tym, że jeden zarabiał ogromne pieniądze, a drugi nie mógł takich pieniędzy zarabiać. Oczywiście pojawia się domniemanie, że ten, który zarabiał, no miał, mając z tego korzyści, no w jakiś sposób zabiegając określoną interpretację, no mogło dochodzić do jakichś zjawisk patologicznych, które kreowały dla niego taką decyzję. Ta dywersyfikacja decyzyjna, ta różnorodność decyzyjna, no, szkodziła rynkowi, była stale piętnowana przez przedsiębiorców, że tak nie można robić, że władza nie może doprowadzić do sytuacji, w której w zależności od urzędu skarbowego mamy odmienną interpretację, bo to niszczy rynek, to powoduje, że tej konkurencji nie ma i de facto powoduje, że ten silniejszy, ten, który dostał tą interpretację pozytywną, a jeżeli jeszcze jest związany z środowiskiem przestępczym, bo bardzo szybko środowisko przestępcze orientowało się, gdzie można właśnie na przykład odzyskiwać podatek VAT ze względu na tą korzystną interpretację, no to były zjawiska, które są patologiczne, powinny być piętnowane. Nie wiem, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego dany minister przyzwalał na tego typu rozumowanie. Dla mnie to jest niepojęte i nieakceptowalne. Uważam, że jednolite interpretacje i stanowienie prawa w sposób czytelny dla uczestników rynku to jest fundament i zabiegać powinniśmy nie tylko o kształtowanie takiego prawa, ale też o ludzi, którzy dopilnują tego typu rozumowania, bo w innym przypadku tworzymy patologię na rynku, a ostatecznie ta patologia na rynku, która była akcentowana i prezentowana, odbiła się ogromnymi stratami na poziomie budżetu państwa i de facto okradali siebie wzajemnie przedsiębiorca, ostatecznie okradali również państwo, czyli każdego podatnika, każdego z nas, który płaci podatki. Więc tutaj zjawisko jest, było patologiczne. Mam nadzieję, że ono zostało wyplenione, czy na tyle, żeby to ograniczyło, na tyle, żeby to zjawisko się nie rozwijało, ale nadal pytanie pojawia się, dlaczego i kto dopuścił do tego, żeby i kto czerpał de facto korzyści takich rozwiązań na tyle silne, żeby stale przez długi czas utrzymywać tego typu podejście w urzędach skarbowych czy w Ministerstwie Finansów. Z tym pytaniem zostawiamy państwa, musimy je pozostawić otwarte. Może spróbuje na nie odpowiedzieć prokuratura, która zajmuje się sprawą Jacka K. Bardzo dziękuję za rozmowę doktorowi Arturowi Bartoszewiczowi SGH. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę gościem telewizji w Polsce.pl będzie Aleksandra Rybińska.